Witam wszystkich na moim kanale YouTube, jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmiku pokażę Wam, jak wykonuję gwinty w cienkich materiałach metalowych, bez użycia nitonakrętki czy przyspawywania nakrętek. Dla mnie cienki materiał no to jest milimetr, 2 i 3 mm. Jeżeli chodzi o nitonakrętki, no to trzeba wykonać otwór, włożyć nitonakrętkę i ją zacisnąć. I uzyskujemy otwór z możliwością przykręcenia śruby. W tym filmie pokażę Wam, jak zrobić to przy pomocy takiego specjalnego wiertła termicznego. Jeżeli chodzi o to wiertło, no to może ono występować w formie długiej i krótkiej. Krótka forma jest do cieńszych blach, natomiast długa forma jest do grubszych blach. Najczęściej można kupić średnicę takich wierteł, typowo przystosowane pod gwint metryczny lub calowy. Dla przykładu, jeżeli użyjemy wiertła termicznego M6, no to będziemy mieli od razu wykonany otwór pod gwintownik, pod gwint M6. Jeżeli chodzi o to wiercenie termiczne, no to jest ono używane także do kielichowania rur przy połączeniach. Możemy też wykonać otwór, w który potem włożymy pręt czy rurkę i zlutujemy lub obspawamy. Możemy wykonać też gniazda podłożyska i innego typu otwory pasowane. Zastosowania tej technologii jest dużo, ale w tym filmie pokażę Wam tylko, jak ja tego używam do wykonywania otworów pod gwint M6 i M8. Wiertło, które zobaczycie w filmie, jest wykonane z węglika wolframu. Może ono się nagrzać do czerwoności, ale nadal utrzymuje swoją jak gdyby sztywność. Ale jak wszystko trzeba pamiętać, żeby nie przegrzewać tego wiertła, ponieważ doprowadzi to do uzyskania bardzo wysokiej temperatury i nawet węglik wolframu popłynie. Dlatego jeżeli chcemy dużo takich otworów pod rząd wykonywać, no to są specjalne uchwyty, które dodatkowo odprowadzają ciepło od tego narzędzia. Ja zawsze przed wykonaniem otworu upewniam się, że wiertło ostygło i że następny otwór nie podniesie jeszcze wyżej jego temperatury. Do tego stopnia, że i węglik wolframu popłynie i uszkodzę narzędzie. Jeżeli chodzi o wykonanie tego typu otworów, no to można zrobić je na płasko, ale wtedy musimy zakupić specjalne narzędzie, które ma jak gdyby u góry taki specjalny zbierak, który wyrównuje powierzchnię na zero z tą, którą obrabiamy. Ja w filmie pokażę Wam, jak wiercę wiertłem, które dodatkowo robi taki kołnierz na zewnątrz materiału. Moje podejście do tej sprawy jest takie, że ten kołnierz dodatkowy na zewnątrz dodatkowo jak gdyby zwiększa ilość zwoi gwintów, które mogę wykonać. Może się zdarzyć, że będę musiał mieć jak gdyby na płasko wykonany ten otwór, no to wezmę szlifierkę i go zeszlifuję, tak żeby było na płasko i wykonam gwint. Materiał został zapunktowany, umieszczony w imadle i wykonuje pierwszy otwór. Tak jak tutaj widzicie, trzeba dość mocno dociskać wiertło do materiału. Tak jak tutaj widzicie, imadło nie utrzymało materiału, musiałem je oprzeć na dole, tak żeby po prostu miało opór od spodu. Pomimo tego, że pozycja otworu została zapunktowana, wiertło tańczyło po materiale, tak jak tutaj widzicie. No i działo się to dlatego, ponieważ siła nacisku jest bardzo duża, sztywność tutaj tego mojego uchwytu amatorskiego jest słaba, czyli nie byłem w stanie utrzymać wiertła w jednej pozycji. Jeżeli chodzi o prędkość obrotową takiego wiercenia, no to waha się ona między 1500 a 3000 obrotów. I w zależności od tego, jakiego wiertła używacie, no to trzeba zastosować się do tego, co producent zalecił, żeby wytrzymało jak najdłużej. Temperatura, jaka powstaje przy tego typu wierceniu, to jest około 600 stopni Celsjusza. Wiercenie trwa bardzo szybko, od 2 do 6 sekund. Jeżeli chodzi o wiertło krótkie, no to w przypadku mojego wiertła, no to można nim wiercić w blasze od 0,8 do 3 mm grubości, a wiertłem długim od 3 do 12 mm. Tego typu wiercenie jest całkowicie pozbawione wiórów i to bardzo się przydaje, gdy mamy profil zamknięty i po wierceniu nie możemy wysypać tych wiórów ze środka. Takie wiercenie ma też wadę, ponieważ cena takiego wiertła jest dość duża i składa się na to trudność obrabiania tego materiału, z którego jest wykonane
to wiertło i dodatkowo cena węglika wolframu. Podczas wykonywania otworu trzeba używać specjalnej pasty, która zwiększa trwałość wiertła termicznego. Jeżeli chodzi o obroty, no to ja użyłem po prostu maksymalnych obrotów mojej wiertarki. Jeżeli chodzi o moc wiertarki, no to musi ona być powyżej 1 kW, bo w przeciwnym razie nie będzie w stanie wykonać otworu. Tak jak tutaj widzieliście na filmie, cały ten materiał rozgrzał się do czerwoności i trzeba tutaj mieć na względzie to, że cały tutaj ten element, który trzyma wiertło, będzie się nagrzewał i w takich zwykłych wiertarkach może po prostu się od temperatury uszkodzić. W profesjonalnym sprzęcie, no to są takie specjalne uchwyty, które posiadają taki pierścień, który chłodzi się od obracania i przejmuje ciepło od tego właśnie wiertła termicznego. Tak, żeby utrzymać to wiertło w niższej temperaturze niż obrabiany materiał. Po wykonaniu otworu pod gwintownik M8 i M6 przystąpiłem do gwintowania. I tutaj od razu mówię, do tego typu otworów trzeba używać gwintowników, które walcują jak gdyby ten gwint, a nie skrawają. Te, których ja użyję, no to one normalnie skrawają materiał, ponieważ są to zwykłe gwintowniki. Natomiast gwintowniki, które wygniatają gwint, no to nie zbierają tego materiału i przez to to połączenie będzie mocniejsze niż przy użyciu gwintowników, które skrawają materiał. Cena gwintowników, które wygniatają materiał, jest bardzo wysoka. Chciałem sprawdzić, czy jestem w stanie wykonać taki otwór wiertłem na gorąco, trzymając wiertarkę w rękach. I okazało się, że siła docisku jest tak duża, że nie jestem w stanie wykonać tego z ręki. Żeby sobie pomóc, no to wykonuję otwór taki prowadzący, który znacznie zmniejsza tą siłę docisku, jaką muszę użyć, żeby wykonać tego typu połączenie. I tak jak tutaj widzicie, przy wykonaniu właśnie tego otworu prowadzącego, ta siła docisku może być mniejsza. No jeżeli będę chciał wykonywać otwór z ręki, no to zawsze sobie taki otworek prowadzący wykonam i wtedy jestem w stanie wykonać otwór z ręki. Na krawędziach tego otworu, który wykonaliśmy, grubość materiału znacznie się zwiększyła. Producent wiertła podaje, że można to sobie przeliczać w ten sposób, że grubość materiału razy 2,5 da tą grubość, w której będziemy wykonywać gwint. Dla przykładu, jeżeli blacha ma grubość 3 mm razy 2,5 to jest 7,5. Ja sobie to zmierzyłem i dla otworu M6 to jest 7 mm i dla otworu M8 też jest 7 mm. Jeżeli chodzi o profil o grubości 2 mm, no to grubość tego materiału pod gwint M6 to jest 5,3 mm i pod gwint M8 5,6 mm. Wykonałem sobie też otwór w rurze miedzianej o grubości 1 mm i tutaj wierciłem tylko szóstką, ponieważ większy rozmiar nie miałby sensu większego. No i dla 1 mm grubości miedzi pod gwint M6 grubość, w którym wykonamy gwint, to jest 2,7. No i gdyby ta rurka miała na przykład 2 mm grubości i była wykonana ze stali kwasoodpornej, no to można by było wykonać taki kolektor, z którego można byłoby rozprowadzać jakąś ciecz. Napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Jeżeli chodzi o mnie, no to bardzo spodobała mi się ta technologia i w przyszłości dokupię sobie wiertła pod gwintownik M5, M4 i M3. Nie biorę tutaj gwintowników pod M10, ponieważ trzeba bardzo dużej siły użyć, żeby właśnie ten gwint wykonać, a większość gwintów, jakie ja wykonuję, no to wykonuję je z ręki, ponieważ przedmioty, które są wykonane właśnie z takich profili metalowych, no to są dużych gabarytów, nie da się ich podstawić pod wiertarkę. Jeżeli mieliście do czynienia z tego typu wiertłami, no to proszę napiszcie, jaka jest trwałość takiego wiertła, ile na przykład otworów jestem w stanie wykonać jednym wiertłem. To tyle w tym filmiku, ja zapraszam Was na film, jak wiercę w różnego typu metalach. Cześć!